Ceny usług w Turcji są zaporowe. Chciałabym Wam powiedzieć, ile kosztują usługi Turków, a jak tak naprawdę oni się wyceniają, bo wydaje mi się, że wyceniają się bardzo drogo. Spotykamy się dzisiaj pod pergolą. Ta pergola znajduje się na moim osiedlu. To jest na tym poziomie, gdzie znajduje się część wspólna naszego osiedla, czyli basen i plac zabaw. Pogadamy dziś o pergoli, dlatego że ja od dłuższego czasu planowałam, żeby taką pergolę postawić w swoim ogródku. Już teraz słońce jest dosyć mocne, jest dopiero początek marca, a mnie źle przypieka. I żeby po prostu postawić swoje meble i żeby ochronić je nawet właśnie przed słońcem, potrzebuję trochę takiego zadaszenia. W tamtym roku możecie kojarzyć, że nagrywałam odcinek Tureckie śniadanie w moim ogrodzie i postawiłam taki, wiecie, namiot. My się śmiejemy, że to jest taki namiot jak dla uchodźców. A to jest po prostu taki namiot ogrodowy w takich aluminiowych rurkach. I słuchajcie, namiot jest całkiem fajny. Mi się on podoba. On spełnia swoje zadanie. Tutaj nad Morzem Egejskim, słuchajcie, mamy bardzo mocny wiatr. I ten wiatr nie tyle, że występuje właśnie poza sezonem tym letnim, ale występuje właśnie i w sezonie letnim. I mieliśmy ogromny problem z tym, żeby ten namiot dla uchodźców po prostu utwierdzić dobrze do ziemi, żeby go właśnie jakoś obwiązać, przyczepić. On nam po prostu za każdym razem, kiedy zrywał się ogromny wiatr, odlatywał. A stwierdziliśmy, że w tym roku nie będziemy się już męczyć z tym namiotem, bo i tak wiedzieliśmy, że to jest takie rozwiązanie tymczasowe. Dlatego zdecydowałam się na pergolę. Ja już w tamtym roku tak naprawdę orientowałam się, ile kosztują w Turcji takie usługi właśnie firm wykonawczych, żeby taką pergolę postawić, przygotować, wszystko zaaranżować w ogródku i na pewno to są tak duże koszty, na które nie mogłabym się zdecydować. Nie mogłabym się zdecydować po prostu ze względu na mój zdrowy rozsądek. A tak naprawdę jest wiele rzeczy, które możemy zrobić sami. Jest dostęp do internetu, są półprodukty. Wszystko wymaga poświęcenia trochę czasu, jakiegoś tam researchu, żeby sobie coś zmontować takiego samemu. Oczywiście nie mówię tutaj, że będę szła do lasu i wiecie, i rzeźbiła te deski, no bo to jest trochę niemożliwe. Natomiast znajdują się tutaj w Turcji również na takich platformach jak nasze Allegro takie półprodukty, czyli sprzedawane właśnie do samodzielnego montażu. I ja na taką pergolę się zdecydowałam. A tak naprawdę montaż tej pergoli nie był łatwy. O tym powiem w następnym odcinku i pokażę Wam, jak to wygląda teraz. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć, ile kosztują usługi Turków. A jak tak naprawdę oni się wyceniają, bo wydaje mi się, że wyceniają się bardzo drogo. Idziemy tutaj pod tą pergolą, dlatego że chciałabym Wam zwrócić uwagę na ten dach. Moja pergola będzie wyglądała tak samo, dlatego że też jest drewniana. A oczywiście jest dużo mniejsza, tak myślę, że połowę tego po prostu ja mam 3 na 3 metry. I chodziło mi o to, żeby znaleźć takie płótno, troszkę coś pod takie PCV do przykrycia tego dachu. To jest tak naprawdę nic innego jak takie płócienne pasy, które właśnie są przewlekane pomiędzy tymi belkami. Wykonanie czegoś takiego, no to ja sobie to sama zrobię i oblekę. Tylko chodziło mi o to, żeby znaleźć takie płótno. Ono nawet może być w jednym kawałku. Ja sobie to utnę, umiem wymierzyć, ja sobie to wszystko zrobię. Generalnie jeśli chodzi o dekorację tej pergoli i to, co ja chciałabym osiągnąć, to ja sobie to wszystko sama wykonam. A dlaczego? Dlatego, że wszystkie usługi, które w Turcji robione są takie, wiecie, na zamówienie, są ogromnie drogie. Dlatego przykłady już na tureckim Allegro znalazłam sobie producentów właśnie czegoś takiego i znalazłam różne rozwiązania, co mogłabym tak naprawdę na taki dach pergoli użyć, żeby osiągnąć taki efekt. Ale mój mąż stwierdził, że daj spokój, ja tu za chwilę zadzwonię i zapytam się jakiejś firmy, czy mogliby nam coś takiego przygotować. Chodzi oczywiście o sam produkt, nie właśnie o instalację tego, tylko o sam produkt. A ja mówię, że daj spokój, Turcy sobie tak za wszystko wyceniają, że na pewno walną nam jakąś kwotę z kosmosu. A no dobra, dobra, ale tam będziesz kombinować, ja tu się zapytam, może akurat cena będzie dobra i nie będziesz musiała tak myśleć. A wiesz, że w sumie tak myśleć nie muszę, wpisuję w to tureckie Allegro, wyskakuje mi, wymierzam po prostu wiem ile metrów i ja sobie to wszystko zrobię. Mój mąż zadzwonił do tej firmy wykonawczej, powiedział czego chcemy, że właśnie takie płótno, może być właśnie bardziej takie tekstylne albo jakieś PCV, no co
proponują i co mogą nam zaproponować na taką pergolę 3x3. Słuchajcie, firma potrzebowała aż jednego dnia roboczego, żeby to wszystko obliczyć i żeby dać wycenę. No to już mnie mega rozśmieszyło. Mąż mówi, a zadzwonią dopiero jutro, bo muszą właśnie obliczyć, ile tego materiału wejdzie, ile to wszystko będzie kosztowało. Ja mówię, no to dobra, no jak to będzie super tanie, tyle co ja zapłacę za ten półprodukt i jeszcze to będę musiała ciąć, a oni przygotują mi takie gotowe pasy, no to niech tam podadzą tą cenę. Przychodzi drugi dzień i odzwaniają. Teraz, żebyście złapali kontekst i to, o co mi chodzi, jak Turcy potrafią wyceniać swoje usługi, to tylko powiem wam, że ja za tą drewnianą pergolę, nie tą, bo to jest ta nad basenem, w kolejnym odcinku pokażę wam tą pergolę, którą zamontowałam u mnie w ogrodzie, to ja za te deski, które właśnie trzeba skręcić, ale jest sama instrukcja, są wszystkie śrubki, te deski są dobrze wycięte, są też zabezpieczone już jakimś tam preparatem, no to dałam za to chyba 5800 liry. Za taką konstrukcję 3x3 całej pergoli z drewna. Za całą pergolę dałam 5800. A oni odzwonili i powiedzieli nam, że za właśnie takie pasy, którymi będziemy mogli pokryć dach pergoli, oni chcą 6000 lir. To jest tyle złotówek. Słuchajcie, oni zażyczyli sobie za samo to płótno na dach pergoli więcej niż ja dałam za całą pergolę. Wiecie, ja rozumiem, gdyby to naprawdę był, nie wiadomo, jakiś tam drogi materiał. Nie wiem, ile taki materiał może kosztować. Sprawiałam coś na Allegro, że no to nie są takie drogie rzeczy, żeby to wycenić, wiecie, na 500-600 zł. Także po prostu mnie to tak rozśmieszyło, dlatego że tu w Turcji zauważam, że tak jak w Polsce Polacy starają się wszystko robić sami, tak? Jakby ciężko jest u nas w Polsce zarobić na różnych usługach, dlatego że Polacy są strasznie samodzielni. Oni sami wszystko przygotują, szukają, jak to zrobić. Natomiast tu w Turcji ludziom się nie chce niczego robić albo po prostu nie umieją niczego robić. I tutaj, jeśli chodzi o taki sektor usług, takich, że wy coś możecie ludziom zrobić albo wymyśleć, to tutaj ma to, słuchajcie, duży sens, dlatego że ja mogłabym podać naprawdę wiele przykładów i będę je podawać, myślę, że w następnych odcinkach, nawet przy tym, jak teściowa właśnie urządza swoje mieszkanie i podawać wam różne koszty usług i różne takie rzeczy, które są dla mnie dziwne. Dla mnie są dziwne, dlatego że w Polsce za takie rzeczy ludzie, no może płacą, ale powiem wam, że dla tego przykładu, że ja szukam tej dekoracji dla całej pergoli i chciałabym mieć również takie zasłonki, to w Polsce, nawet na Allegro, znajduje się bardzo dużo firm, które proponują wykonanie właśnie takich zasłon, takiego zadaszenia z różnych materiałów, czy tam bardziej nieprzemakalny, czy bardziej taki, różne kolory, na szynach, na żabkach, wiecie, po prostu jest multum opcji, multum wszystkiego, co możecie sobie zamarzyć i możecie sobie w Polsce kupić. Natomiast tu w Turcji, słuchajcie, ja szukałam zasłon właśnie takich do pergoli, jedyne zasłony, które są właśnie jakieś takie typu balkonowe, albo właśnie na balkon, albo na pergolę, ja to różnie szukałam, to są, słuchajcie, tylko takie w paski, nie wiem, poziome, pionowe, takie zasłony na balkony tureckie. Możecie to bardzo kojarzyć, jak przyjeżdżacie do Turcji na wakacje, dlatego że tutaj jest taki upał i tak mocne słońce, że Turcy zasłaniają sobie właśnie te balkony takimi w paski zasłonami. Ja nie mogę patrzeć już na te zasłony, w ogóle one są dla mnie, nie wiem, no patrześniackie, nie podoba mają mi się, wiecie, jeszcze takie głupie kolory, nie wiem, biało-czerwone paski. W Turcji jest bardzo dużo tekstylium, można coś wymyślić, można coś zrobić, ale takie produkty typu nowoczesne, jak jakieś fajne beżowe zasłony, one nie są tak dostępne w necie, żebyście sobie zamówili jak na Allegro. Mogłabym sobie zamarzyć takie zasłony i na przykład kupić, ale musiałabym iść do właśnie konkretnej firmy, żeby oni mi to, wiecie, wycięli, przygotowali i ja wam powiem o zasłonach w następnym odcinku, ale jak oni mi za to na pergolę zażyczyli sobie 600 zł, no to za te zasłony, ja nie wiem, z 20000 zł bym zapłaciła? Nie no, wiecie, ja się śmieję, ale naprawdę tutaj, jeśli w Turcji macie jakiś taki pomysł i umiecie coś zrobić, takiego nawet prostego, no to jest szansa zarobić, dlatego że Turcy za wszystko płacą. Przykładem są na przykład, słuchajcie, przeprowadzki w Turcji. Mnie to strasznie śmieszy, ale generalnie tu w Turcji wynajmuje się puste mieszkania. I ludzie całe życie przenoszą się ze wszystkimi swoimi meblami i ze całym AGD.
Dla tego przykładu, szwagierka niecały rok mieszka w Stambule, ale w tym Stambule nie jest im tak na plus, jak myśleli i zastanawiali się nad tym, żeby się z tego Stambułu wyprowadzić. Słuchajcie, tam było wesele, urządzili tą chałupę, wstawili te nowe meble, AGD i to wszystko kosztowało masę pieniędzy, dlatego że była taka ogromna ciężarówka typu tir, która pojechała właśnie tam z Bursy do Ankary, to jest, słuchajcie, połowa Turcji, później z Ankary do Stambułu. Masę ludzi, którzy, wiecie, wszystko ustawiali, te meble, oprócz mebli i AGD, oni przenosili również takie rzeczy personalne, pudełka z ubraniami i za to wszystko w Turcji się płaci. No i mnie to strasznie śmieszy, dlatego że, słuchajcie, ja z moim mężem przeprowadzałam się wiele razy w życiu i mieliśmy nawet takie przeprowadzki, słuchajcie, międzynarodowe i my za każdym razem robiliśmy większość rzeczy sami. No ja wiem, że bez mebli i bez AGD, ale mimo wszystko tutaj w Turcji naprawdę ludzie, nie wiem, za wszystko płacą, nawet za takie usługi. No i słuchajcie, teraz ta szwagierka z tym szwagrem, szwagierka z szwagrem, to chyba nie tak, oni się zastanawiają, co mają zrobić, dlatego że gdyby chcieli na przykład zmienić Stambuł na Bursę albo na inne miasto, no to już taka przeprowadzka kosztowałaby jej chyba ze 150 albo 200 tysięcy lir, to jest tyle złotówek. Coś takiego mi mąż mówił i rzeczywiście powiem wam, że i najlepsze jest to, że mój mąż mówi, że ludzie się w Turcji nie przeprowadzają, bo nikt nie ma pieniędzy na przeprowadzkę. Ja mówię, że niby tak, ale powiem ci, ale w Polsce wiesz, jak my się przeprowadzaliśmy, wszystko naszymi siłami, jak urządzaliśmy się w naszym pierwszym mieszkaniu, właśnie, które kupiliśmy, no to też prosiliśmy tam znajomych, żeby nam właśnie pomogli. Mój mąż pożyczał samochód, taki większy, żebyśmy zapakowali meble. Po prostu wszystko robiliśmy własnymi siłami. Natomiast tu w Turcji, słuchajcie, nie. Tutaj koniec. Po prostu jak nie stać się na zapłacenie za firmę przeprowadzkową, to musisz zdechnąć w tym samym mieszkaniu. Ja się tak śmieję, ale jest naprawdę masa takich, powiem wam, dziwnych rzeczy. Będę o tym opowiadać, będę właśnie o tym mówić przy przeprowadzce teściowej tutaj do tego mieszkania nad morzem, dlatego że to są naprawdę ciekawe różnice pomiędzy Polską i Turcją. Przechodząc jeszcze do tematu tej pergoli, to oczywiście nie zdecydowałam się na to 600 zł na ten dach i zrobię sobie ten dach sama. Zrobię sobie tak, jak ja chciałam, zrobię sobie to dużo taniej. Ceny usług w Turcji są zaporowe. Turcy bardzo wysoko cenią swoje usługi. Jeśli macie żadnych zdolności albo pomysłu, albo po prostu takiego rozgarnięcia, jak co sobie samemu zrobić, no to zapłacicie tutaj za wszystko kupę kasy. W związku z tym, że mój mąż przeżył 10 lat w Polsce i my musieliśmy naprawdę mega kombinować z wieloma rzeczami, żeby zrobić sobie samemu, żeby zrobić sobie taniej, bo po prostu tak w Polsce też jest, że my dużo kombinujemy, że rzadziej płacimy za jakieś usługi, a bardziej, wiecie, bierzemy sąsiada, bierzemy szwagra, coś tam podpatrzymy, jak coś zrobić, wiecie, wejdziecie na YouTube'a, sami sobie zrobicie, dlatego że po prostu tak jest taniej. Natomiast tu w Turcji za wszystko się płaci, od razu dzwoni się do jakiejś firmy, żeby to wycenili, może przyjdą, od razu zrobią. Wydaje mi się, że to jest ogólnie dość dobre dla rynku, że usługi mają taką wartość tutaj, że po prostu ludzie na przykład nie są w stanie przeprowadzić się bez firmy przeprowadzkowej. Dlatego, że no też jest opcja tego, że można wynająć jakiś samochód. Ale wiecie, jakoś to tak, nie wiem, tutaj jest takie, nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce się więcej kombinuje i po prostu ludzie jakoś tak bardziej rozsądniej i oszczędniej podchodzą do wielu wydatków. W Turcji natomiast nikt tak nie patrzy, po prostu wydaje się na to pieniądze, no bo trzeba wydać, bo wszyscy się tak przeprowadzają, no to my nie damy rady, trzeba od razu firmę i nie wiem, to jest po prostu inna mentalność. Ja pamiętam, że kogoś oglądałam raz na YouTubie i właśnie to chyba było z UK-a i generalnie w UK-u, myślę, że też w Holandii, dlatego że ja w Holandii przez chwilę mieszkałam i miałam, słuchajcie, salon w takich panoramicznych oknach. Widok w tym salonie był przepiękny. Ja w ogóle mieszkałam tak wysoko w takich koronach drzew i po prostu miałam takie drzewa, przepiękny salon. Natomiast umycie tych okien było bardzo trudne. I ta osoba właśnie mówiła, że w UK bardzo popularna jest usługa
dlatego, żeby prosić i ludzi, żeby przyszli ci umyć okna. Dlatego, że te okna jest bardzo trudno umyć. One są duże, wysokie, nie zawsze otwierane, że tak wiecie, możecie sobie otworzyć i umyć z drugiej strony. I wśród Anglików to jest dość popularne, że przychodzi firma czy jakaś osoba i po prostu te okna ci myje. Natomiast Polacy, żeby właśnie nie wydać tych pieniędzy na te usługi, to wiecie, zwisają jakoś tam z okna, z parapetu. Mało nie spadną, ale próbują sami te okna umyć. Wydaje mi się, że to są też takie cechy narodowe. Uważam, że my Polacy jesteśmy takim narodem sprytnym, zaradnym, pomysłowym, bardzo nieleniwym, dlatego że każdy, wiecie, próbuje coś właśnie sobie wymyśleć, zrobić. Ale ten przykład z tymi oknami, z tym myciem okien, no to też właśnie sprawdza się tutaj, dlatego że tu też widzę, że od razu nie idzie się po takie rozwiązania proste, że może coś wymyśleć, zrobię taniej, tylko bach, firma, bach, no tak jak szwagierka. Ciekawe, czy oni się z tego Stambułu wyprowadzą, jak ich nie stać na tą przeprowadzkę.